Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Cult of the Lamp. No i tak, dziś wielki i wspaniały odcinek numer 3. Nie wiem, czemu tak dziwnie powiedziałem. Ale tak, w którym to będziemy dalej wyruszać, spróbujemy dać prezent i tak dalej. Ale zanim to wszystko, to podróżujemy z naszego kultu do samotnej szopy, by spotkać się z Ratałą ponownie. I cóż, co dalej tutaj będzie, jak tutaj dalej będzie, nie wiem, poza tym, że znalazłem coś. Jakie ładna myszka. Do kolekcji. Może kiedyś skompletujemy wszystko. I mnie to oceniać. Jeszcze, jagódki. Mam nadzieję, że gościu się nie obrazi, że go tak okradamy, ale tak. No i jak zapewne zauważyliście, kolejny odcinek jest w kolejnym dniu, więc no. Taki trochę trend, bo mam wielką chęć, a co za tym idzie po prostu... Okej, jeszcze w ogóle nie narzeka. Miałem ty iść, a nie go chałupy, szkoda. Muszę ci podziękować. Przez zwolnienie mnie z moich obowiązków dałeś mi to, czego najbardziej pragnąłem. Spokój, albo pokój, jak zwał, tak zwał. Teraz nauczyłem cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Znaczy, wiatrak mi się uruchomił w tle sam. Po prostu. Prawdopodobnie przez to, że kod mi na tego pilota nadepnął czy coś, ale tak. Teraz, kiedy nauczyłem cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, mogę przemijać swe dni grając w Knuckle Bones. Hej. Ilku przyjaciół idzie, właśnie dołączy mnie na partyjkę lub dwie. Teraz, kiedy gadamy. Rody nie jestem pewien, ale powiedzmy przyjazna grupka, to jest pewne. Ale teraz jestem... Nie jestem pewien, to chyba nie było przyjazna, ale mniejsza, bo strasznie się tu plączę. Ale teraz, kiedy jestem na emeryturze, jestem wolny, by się cieszyć z tego wszystkiego. Okej. Cokolwiek to oznaczało? Nie uciekamy jeszcze stąd. Chcę właśnie sprawdzić parę rzeczy. Może coś tu znajdziemy, tak jak myślałem. Odnalazłeś moją skromną plitkę. Bądź ostrożny, żebyś nie zrobił tych samych błędów, które ja zrobiłem. Albo skończysz w miejscu takim jak to. Teraz... Boże, partyjka Knuckle Bones? Nie znasz ich? To dosyć proste. Podejdź do stołu, a pokażę ci. Zanim coś, to jednak mam tu prezenta. Okej, teraz będę mógł dać tego prezenta chyba w końcu komuś. I zanim coś, jeszcze zobaczymy, czym jest Knuckle Bones. Okej, Ratał, difficulty małe. Zobaczymy, co to jest. Knuckle Bones. Kościana gra ryzyka i nagród. Jak w to grać? Okej. Twój wynik jest kalkulowany przez dodawanie wartości twoich kostek. Kiedy są... Dobra, i teraz tak. Kiedy kostki w tej samej... z tym samym numerem są w tej samej kolumnie, podwój ich... pomnóż ich wartość. Zniszcz wroga. I zniszcz kostkę wroga przez dopasowanie swojej do jej, do jego. Zobaczymy, jak to działa. Ratał roluje pierwszy. Ululu, dwójka. Ja mam trójkę. Tutaj. Okej. Szóstka. To tutaj. Jedynka. A to zniszczymy mu dwójkę. Piątka. Okej, piątka. Fajna gierka. Podoba mi się. Nie zniszczymy piątki. Jaki jałup. Stawimy tutaj, żeby podmnożyć. Naprawdę. Tu ma czwóreczkę, to ją pięknie zniszczymy. Podoba mi się. Podoba mnie się.
szósteczka to oczywiście, że tutaj. I jedyneczka. Nie jest to najlepsza, ale usuniemy przynajmniej jego kostkę. Cóż, dobra, wiecie co, wydaje mi się, że chyba nie powinniśmy niszczyć słabych kostek. Tylko te takie mocniejsze. Oj, czyli to niszczy wszystkie, które pasują wynikami. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Noż. Będzie to wyzwanie, nie będę ukrywał. Ale podoba mi się. Podoba mi się. Podoba mi się mi to bardzo nawet. Nie, moje szóstki. Fajna minigierka. Coraz większy urok jest w tym wszystkim. I okej, to jest razy 4. Widzę wynik, jak się tutaj kładzie. W sposób i... dwójka. Nie chcę mu niszczyć dwójki, co to to nie? Okej, i piątka. Zniszczyć mu piątkę? Czy robić razy 4 na swoje? Dobra, zniszczymy mu piąteczkę póki co. No, czy wy to widzicie? Dobra, niszczymy czwórkę. Jeszcze gorzej. Ktoś mi mówi, że tu przegramy. Ale podoba mi się. Podoba mnie się. Dwójka, no. Mogę postawić tylko tu, niestety. A, czyli będzie wojna na niszczenie sobie wartości. Piękne po prostu. A, szóstka. Okej, okay, ale też mam szóstkę. Chodzi tylko, że on ma większe wartości ogólnie i... ostatni mój rzut czwórka. Wygrał. Wygrał niestety. Nikt nie pokona wielkiego Rotału w Knuckle Bones. Chcesz zagrać jeszcze raz? Oczywiście, że chcę zagrać, ale żeby nie było, pozwólcie, że przyspieszę trochę rozgrywkę, aż do momentu, w którym zobaczycie jakiś fajny po prostu wynik. No, jak widzicie, piękna wygrana tym razem. 46 do 23. Ej, a to wszystko za sprawą wielkiego farta, że dwie piątki miałem prawie całą rozgrywkę. I ostatnią szóstką dorzuciłem, dobiłem mu szóstkę. Nie, to jest piękny wynik. No i w końcu się udało. Jej. Jest nawet achievement za to. Dlatego poniżej jesteś... przechodzić naturalnie. Aż, zasłużyłeś sobie na nagrodę. Nowa karta. Serca 2. Dostań całe serduszko. Podoba mnie się. Podoba mnie się. Okej. Teraz, gdy zasmakowałeś gry, chcesz postawić trochę pieniędzy? Powiem szczerze, może trochę za wcześnie na to. Kiedyś jeszcze na pewno tu przyjdę, pogram, ale... No. Jeszcze nie teraz. Kiedy indziej. A póki co tak, no. Udało się, więc możemy powracać do naszego obozu. I może nawet wygłosić jakieś nowe rzeczy. Też nie. Będą problemy z głodem i tym podobnym, więc... chciałbym może szybko tylko ogarnąć jedną rzecz. Chciałbym już biec tam, wiecie, dalej na wyprawę szukać jedzenia. Ale zanim coś, to stacja farmerska. Totalnie potrzebujemy stacji farmerskiej. Po prostu... moim zdaniem jest ona na tyle istotna, że pozwoli nam pilnować, żeby jedzenie było zawsze, nawet jak nic nie ma. To jest kult dwójka. Okej. Fajnie, czy będziemy mogli teraz ulepszyć świątynię i kaplicę. Przy okazji weźmiemy to, czemu by nie. I... jagódki czyżby już były? Błagam, żeby były. Tak? Są już. Dobra. Idealna sytuacja. Pozbieramy je akurat. Łapiemy pająki, których jest tu wszędzie pełno. I... na... lada chwila... postawimy stację
żeby sami zaczęli tutaj to ogarniać. A właśnie, co to za światełko przy okazji? Da się złapać? Nie. A nie, da radę! Okej, to światełko, które daje nam oddanie. Fajne, fajne. Dobra. Nie, nie, nie. Łap pająki, pająki łap. Dobra. Pająki łap, dobra. Prawda, nie potrafimy gotować mięsnych potraw, ale... Ja się tym przejmuję. Z czasem na pewno się nauczymy. I tak, jak to już jest gotowe. Żeby nie było problemów z głodem, to... Powiedzmy, jeszcze złapię tego pająka. I... właśnie w sumie mogłem zrobić... mięsne potrawki. Dobra, to dwie mięsne i dwie takie. Okej. Będą potrawki, niech się cieszą. Teraz tylko szybko stacja. Po czym poranku msza. Dajemy im prezent. Chcę się im... jako jednemu z nich, jeszcze nie wiem któremu. To jest... Okej, potrzeba dużo kamienia, żeby mogli... O, jak to się nazywa? Porać. Ale niestety nie mam materiałów, więc... Wydaje mi się, że tak, jednak... Posadzimy wszystko na razie samemu. Jeszcze tutaj. I no, jak już to będzie zrobione, to szybka poranna msza, która chyba jeszcze nam nie odblokuje umiejętności, bo trochę zabraknie. Po czym... He? Nie ma wystarczająco dużo łóżek dla wszystkich? Okej, brakuje. A nie jestem tego wszystkiego pewien. Gdybyś był prawdziwym, wielkim liderem, to miejsce nie wyglądałoby... ładniej? Dobra. Mam w takim razie jeszcze zadanko szybkie. I łóżka się chyba rozpadły. To szczęście można naprawiać. Jej. Już chyba, że nie można. Ale tak, mamy zlecenie na 3 dekoracje. Zanim jednak to, to trzeba zrobić coś bardzo ważnego. Czyli muszę odprawić. Wiecie, jak to wygląda, więc co ja tu będę dużo mówił. No, dobra. Dzisiaj jeszcze nie będzie. Zabraknie minimalnie. I tak, rytuały ani korony nie chcemy. Teraz szybko, najważniejsze z najważniejszych, tylko znaleźć, gdzie są kupy. Jeszcze tylko komuś prezenta przekażemy i powinno być okej. Chociaż nie, jeszcze dekoracje widzę, że są na czas, więc... Stonehenge wymaga aż 2, a tutaj też 2. Okej, no to... Postawię co mogę. Nie będziemy mieć za dużo materiałów ani niczego, ale przeżyjemy. Pójdziemy na wyprawę, która mam nadzieję naprawdę nam da tego, czego potrzeba. I w sumie nie wiem, co więcej wam powiedzieć, no... Po prostu... Grajmy, żyjmy, cieszmy się. Znowu dekoracje, szybciutko, Stonehenge. Nie wiem, czy mam jakoś tak... Chciałbym tutaj go jakoś postawić, ale jest krzywo, więc... A... No nie ma dobrego miejsca na niego, więc a niech stoi sobie tutaj. Trzecią dekorację niestety będziemy musieli... No, przygotować później, ale zanim to jeszcze mam do ciebie prezent. No, podoba ci się? Tak, i to bardzo. Jeszcze, żeby nie było, ulepszymy cię przez poranne błogosławieństwo. I czyżby? Tak, jest level up. Więc wspaniała sprawa. Jej. Okej. O, i możemy kolejne te, jak to się nazywa, doktryny wprowadzać. Super sprawa. Ale zanim doktryny, to lecimy na szybki po prostu wypad. Żeby nie było, że ciągle tylko siedzę i zajmuję się takimi głupotami. 9 pokoi. Dzisiejsze moce to mieczyk oraz to. Jakieś bolesne eksplozja macków. Zobaczymy za chwilę już w bitwie. Ale nie przeciwko niemu, bo tacy wrogowie są do niczego w sumie. Szkoda marnować na nich nasze klątwy. Jedno, o czym musimy pamiętać, to żeby niszczyć wszystko, co się da i wszystkich, których się da. Każdy źdźbło trawy może być potrzebne, żebyśmy przeżyli.
Okej. Okej. Okej, dobra. Jak na razie dzisiejsze pokoje są łaskawe bardzo. Nie to co ostatnio. I tak, widać, że z tych wszystkich osób nie dostajemy niczego szczególnego, więc no nie będę się aż tak tym przejmował, ale trawę się nie wiem, zawsze ten jeden czy dwa dodatkowe kawałki. Okej, jest was więcej. Aha. Dobra, czyli to jest taka linia masków. Po prostu. Dobra. Trzeba być bardzo ostrożnym w takim wypadku. I linia macków. I raz, dwa, dobra, pozbyliśmy się go. I raz, dwa, trzy, cztery. I nie mogę z macków, niestety. Aby się przydało, oczywiście, wrażenia. Bo byłem nieostrożny. Więc tak, będę przyznawał to wszystko z mojej winy. Gra nadal jest super sprawiedliwa pod takim względem. W ogóle kwiatuszki jakieś? O, tego wcześniej nie było. To może nawet dobrze, że zaczynam je zbierać. Kto wie, do czego się mogą przydać. Okej. Okej. No nie wierzę. Jeszcze tak w kolce wpaść. Po prostu wstyd i hań. Ba. A teraz... Tylko nie, nie zgiń. Gwiazdny kluczu. Wiem, że jesteś w stanie to niestety łatwo zrobić, więc naprawdę proszę cię, nie zgiń. Ech. Nie chcę być aż takim lamą, nieogarem i w ogóle. Ej, w sumie najgorzej to z tym, że nie mamy teraz tych żadnych tutaj kart, które mogą nas podratować. Jakichś leczniczych czy czegokolwiek. Też może? Jest, klaunek. Co oferujesz? Jedno taka serduszko albo mapka. Serduszko, serduszko. Dzięki. Uratowałeś mnie trochę. I tutaj co mamy? Fontanna koronowa. Ładne. Dekoracja, która wymaga dużo kamienia, ale akceptujemy. I czyżby to było pół serduszka. Tak. Oj, jesteśmy uratowani. Oj, teraz ciężki wybór. Nie wiem, o co chodzi z tym domem jakby. Więc ciężko mi stwierdzić, ale pójdziemy tutaj. Chcę zobaczyć, co to jest dom, a tam... Aha! Okej. Czyli to oznacza, że można kupywać chyba. Okej, czy można płacić za to, żeby ich ratować? Zobaczę, że tego nie czytałem, ale po prostu sam byłem trochę zdziwiony tym wszystkim. Ale tak, mamy. Okej. Czyli to jest takie coś. Szkoda, że możemy tylko jednego, bo jest ich nadal wielu, których bym chciał. Ale niestety. I tym samym nie znaleźliśmy żadnych kamieni ani niczego. Ale no, przynajmniej wiemy, co oznacza domek. I z taką teraz... możliwością, czy takim brakiem możliwości... takim ilością hapeków idziemy. I co tu mamy? Więcej ferworu. Super. Ale nie, prędkość ataku jest mi bardziej potrzebna niż cokolwiek innego. Łatwiej będzie mi się ich pozbywać, wiecie, jak będę miał większą swobodę w machaniu diabadłem. Pomijając też to, że muszę być ostrożniejszy tak czy siak. Ale no, większa prędkość zwiększa znacznie moje możliwości i pół serduszka. O, jakie to jest zbawienne, jakie to zbawienne. Dobra, 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 ostrożnie. I macki. Przynajmniej części z nich się pozbędziemy dzięki tym mackom. I w ogóle nie podoba mi się to, że widzę jakąś bombę na tamtym gościu. No ale trzeba, to trzeba. Okej, okay. raz, dwa. Tak, 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 tak. Okej, okay, jak są zakopani, jeszcze ważna sprawa, nawet klątwy ich nie dosięgną. Okej, czyli jak jest taki znaczek bomby, to oznacza mniej więcej tyle, nie zbliżaj się do tego, bo jak zginie, to walnie cię bombą. Okej, okay, i co to jest? Naszyjnik księżyca. Towarzysze nigdy będą spać. Czy to jest jakiś akcesorium, który mogę ubrać? Nie wiem. Nie wiem. Może to jest tylko kultu jakieś coś, ciężko mi stwierdzić. Ale będzie, że mamy i 10% szans na krytyka. Przydatne chociaż. Nadal nie jest to coś, co
Zapewni mi bezpieczeństwo, kiedy jestem taką lamą. Wydaje się, że znowu mam tylko pół serduszka przez moje idiotyczne, nieostrożne rozgrywki. Gra oczywiście próbuje mnie ratować, ale no. Wątpię, by to wystarczyło i raz, dwa, trzy. Raz, unik. Raz, dwa, trzy. Raz. Dobra. Nie mogę po prostu spamić wszystkich, jak to mam w zwyczaju w niektórych grach tego typu. Chociażby po Enter the Gungeon, gdzie tam swobodnie można chodzić i strzelać. Więc no. I tężne, ale powolne. Albo tak sama siła, ale super takie. Powiem szczerze, że to jest ciężki wybór. Ale lepiej chyba znam topór niż tamto, więc tak. Z toporem będzie minimalnie bezpieczniej w moim wykonaniu. Żeby nie było, uwielbiam też sztylety i nie będę się kłócił czy coś, że sztylet jest wspaniałą bronią, bo nie mam okazji krótko, wiecie, nim walczyć. No ale patrzcie, no to topór jest tym, co pozwala mi łatwo po prostu tutaj i bezpiecznie sobie radzić zazwyczaj. Dopóki nie zagram na chciwca. Jak zrobię metodę, czy tam ruch na chciwca, że a jeszcze uda się jeden cios dodatkowy, to zginę. Ale jak nie, to nie. I teraz lepsze skrzynie albo większe obrażenia. Skrzynia, lepsze skrzynia. To wie, co tam dostaniemy. I tak, wiem, że niby to jest końcówka, ale i tak nadal uważam, że to jest super. I okej. Taka trupia butelka oznacza, że zatruwające plamy po sobie zostawiają. Dobra, dobra, dobra. Wszystko ogarnięte. I dwa kawałki doktryny. Kto z tego, że jedno byśmy go zrobić, i tak się teraz nie przejmuje, nie zajmuje ani nic. Więc idziemy. Idziemy i może za chwilę zwyciężymy. Okej, okay, kolejny bossu. Okej, czyli to jest bossu tych takich zakopujących się. Ja przy okazji masz jeszcze taką inną, nie najprzyjemniejszą zdolność. Okej, okay. Umie pluć tymi takimi kwasami pseudo. I widać, co będzie robił. A po jego zachowaniu. Teraz też będzie tymi kwasami pluł. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Raz, dwa. Teraz będą kolce. Tak, 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 tak. Okej, okay, spokojnie. Będą kwasy. I oczywiście dało się trafić kwasą, żeby otrzymać mniej wszystkiego. Jak to ja mam w zwyczaju. Teraz będą kolce, dobra, dobra. Raz, nie, nie dałem rady. Nie dałem rady. Tak, znowu kolce. Ale dobra, spokojnie, ostrożnie, full focus. I te sprawy. Damy radę, pokonamy gościa. Damy radę, musimy dać radę. Dobra, mamy to. Kolejny pokonany. I jak mówiłem, nie będę na razie ich zmieniał. Może kiedyś dowiem się, jak ich zmienić. Będę miał pomysł na to, jak kogoś nazwać, to wtedy się weźmie, ale tak. Nasionka. Forma towarzysza albo jakutki. Wezmę co? Okej, teraz mam takiego osiołka. A ty, skrzynio, co skrywasz? Poza kolejną doktryną, dużą ilością monet i kości. No chyba nic. Dobra. No to mamy to zaliczone po raz kolejny. Jej. Mimo odniesionych ran, mamy to. Piękne zwycięstwo. Prawda, nie będzie nagrody za nieotrzymanie obrażeń tym podobnych, ale. Ale, właśnie, ale. Co ja tu będę narzekał? Znowu on? Nie popełniaj błędu byciem sługą swych wyznawców. Oni są tutaj dla... byś użył ich na swoją korzyść, dla swojej przewagi. Ich wiara to zasób. Wydawaj ją, jakbyś zrobił ze złotem. Zawsze możesz odzyskać ich zaufanie dobrze spreparowanym gestem miłosierdzia. Niech cię to wzmocni. Niech da ci to pozwolenie na robienie niewymawialnych rzeczy. Nagnij ich do swej woli. Daję ci moc, by odczytywać ich słabiutkie małe umysły. Read minds. Follower comment unlock. Okej. Okay. O!
Jak miło, czy będziemy mogli teraz czytać ich myśli i zobaczyć, jak bardzo są głodni, zmęczeni albo chorzy. Okej. Dobra. Okej, super. Jej, czy coś? Udało się. Biegniemy. Zaczynamy oczywiście od takiego niewielkiego czegoś jak sprzątanie. I zebranie jagódki chociaż jednej. Potem witamy naszego nowego kumpla, prosiaka. Proszę, oszczędź mnie. Góry jest... Szybko się ten... Znaczy ten, szybko będzie... No nasz devotion generował. I lepiej się leczy z tych... z chorób. Więc proszę iść na worshipa. A ty, mój drogi kolego, przekonaj mnie na swój kult i tak dalej. I ten... Ojej. Ty nie jesteś najlepszy. Ale no, niech będzie, że też cię przyjmiemy. I w sumie... drewno. Uczymy mnie. Dobra. Teraz najważniejsza rzecz. Naprawiamy łóżko. I musimy dobudować dwa łóżka. To są za drewno, co ciekawe. Kojarzą, że za trawę, ale mniejsza. Dobra. I dobra. Jak to mamy już z głowy, szybko tylko zbudujemy ostatnią ozdobę. Po czym idziemy na mszę. I ogłosić dwie nowe doktryny. A, jeszcze w sumie, jak przy tym jesteśmy, to... Z mięsa teraz tego takiego zwykłego też chce się robić. Okej. Ugotujemy posiłki. Niech nie martwią się, że będą głodni czy coś. Ciekawe, mięsne posiłki trudniej robić niż takie zwykłe. Dobra, dobra. I w sumie... O, widzę tą kupę. Już sprzątamy, spokojnie. Jeszcze gdzieś są jakieś nieczystości chyba. I tu jeszcze coś jest. Ale spokojnie, jak widać, radzimy sobie świetnie z tym wszystkim. Jak jeśli chodzi o resztę, to... No, kamienie na dole mamy, więc kiepsko. Ale zaraz chociaż im dam opcję podlewania czy coś. Musimy po prostu. A, przy okazji weźmiemy to. Odczytać ich umysł. Okej. Proszę, to są fajne bardzo opisy. I widać, jak to z nim wygląda. Myśli, chyba nie jest głodna, zmęczona, nic tego typu. I jeszcze, póki o tym pamiętam, to szybko dekoracja. Kamieni nie mamy, smutno. Ale no, dodatkowe sianko. I zawsze po sprawie. Potem jeszcze szybko tylko odblokujemy sobie kolejną, tą, jak to się nazywa, nową funkcję. Tego, no. Brakuje mi słów teraz. A, właśnie pogadajmy z nim od razu. Tak, wydaje mi się, że jest teraz lepiej. Dużo tego dostał tak nagle. Właśnie boską inspirację. I zamiast dziury na zwłoki bierzemy kult drugi. Tak, drugi. Drugiego poziomu. Gdzie mogli świątynię i kaplicę ulepszyć i wszystkie te rzeczy są teraz dostępne prawie. O. A nie, dobra, to od razu się ulepsza. O. To jest kamienne. Piękna sprawa. Gorzej tylko, że przysłowiowo zesrali się ze szczęścia. Cno. O. A, dobra, myślałem, że coś z tym zajmuje, ale nie. Nie, on tam tylko po prostu... Jakby to najlepiej określić. Stoi w odległości od wszystkiego. I to jest tak. Korona, rytuały, msza. Oczywiście najpierw msza, bo jakby inaczej jestem tutaj ksiądzem. No, jak jest ksiądzem, to msza najważniejsza. I mogę wziąć tutaj to? Albo tutaj te takie inne bronie. Najpierw wezmę jednak to. Bo tak, wyższy poziom broni wydaje się ciekawszy. Potem oczywiście pozostałe rzeczy pokupujemy, żeby nie było. Ale no. I przy okazji mamy już kolejne też punkty. Szóstka.
Lada moment będzie wszystko gotowe, teraz korona. Nowa doktryna. I teraz tak, sustance. Okej. To są jakieś rzeczy związane z chyba jedzeniem. Tu są wartości ziemskich dóbr. Prawdziwe znaczenie posłuszeństwa. A na razie niech będzie, że dam im po prostu wartości przyziemnych dóbr. Nie, nie, nie. Powiedz im. Nie podoba mi się, że to jest za światy, ale tak. Raczej to niech będzie. Czy pieniądze to korzenie zła? Czym prawdziwym złem jest... Aha, ukrywanie ich przede mną. Nie podoba mi się to, ale tak. Możesz zbierać pieniądze raz dziennie od nich, albo... O, można... Powiedzmy, że tak. Dam to, żeby móc im lojalność zwiększać pieniędzmi. Obie są ciekawe, ale to jest bardziej w moim stylu rozdawać tym, którzy potrzebują. Niby to jest łapówka, ale... Ja bym to nazwał po prostu wsparciem finansowym bardziej niż łapówką. Więc tak. Mamy to. Wszyscy się cieszą. Doktryny? A, okej, dobra, czy to jest teraz księga doktryny, którą można zobaczyć odnośnie każdej kategorii. Wiecie, czy to jest zawsze jedna z dwóch. Okej, i teraz do kolejnej potrzebujemy... A, poczekać, okej, dobra, to cieszcie się. Dobra. Świetnie przygotowane. I teraz tacy wszyscy uradowani mogą iść zająć się swoimi sprawami. A ja muszę sprzątać kupy, które oczywiście w tajemniczych okolicznościach się tutaj pojawiają i... W sumie czy coś więcej mam tutaj do zrobienia tak na szybko? Może chyba nie, więc... Czemu nie? Można by było nawet chyba wyruszyć już na następne... Tak, chyba można. Dobra, no to... Pójdziemy jeszcze na jedną wyprawę, co tam szkodzi. Po czym... A właśnie, prawie bym zapomniał, muszę przecież przygotować tutaj dla nich opcję, żeby mogli podlewać mi roślinki pod moją nieobecność. Ja mogę im to dać... Okej, okay. Będą mogli zasadzać, chyba. Pół kamienia brakuje, ale podlewalnie, że tak dziwnie to nazwę, mogę im tutaj postawić. Niech się cieszy. A, okej, okay. To pokazuje jakiś zasięg. Nie wszystkie będą w zasięgu, niestety. Ale może teraz coś zrobić? To jest Edit Buildings. Może... Da się to przesunąć tak, żeby wszystko było w zasięgu. Już totalne dziwactwo, ale tak spróbujemy. Przesunąć ziemię. Okej. Szybciutko tak. I czy teraz jestem w stanie tam to zmieścić jakoś lepiej? Idealnie. Dobra. Pomogę wam oczywiście. Nie to. Chciałem z wami budować. Żebyście się cieszyli, że wspaniałe jagnię, wasz przywódca duchowy i materialny i w ogóle pracuje razem z wami. I widzę, że znowu gdzieś kupy się pojawiły. Niestety. No niestety. Więc teraz będę musiał chociaż jednego z nich wyznaczyć do tego. Nie martw się, kolego. Posprzątam tutaj. Tutaj wymioty niestety. Co ciekawe, daje nam to jagódki, które potem daje mi znowu do jedzenia. To jest drwal, tu mamy drwala też. Tak, a pamiętam, że ten był tym leniwym, więc... Ty będziesz w takim wypadku... Farm? Nie można? Okej, nie ma zadań dostępnych. Trochę dziwne. No ale dobra. Nie przejmujmy się tym i w sumie
Teraz mi tak zastanawia, czy powinienem łapać pająki, czy może już wrócić na wyprawę. Nie, dobra, wiecie co, ja sobie jeszcze połapię pająki i spotkamy się, jak już będzie poranek, po porannej mszy, która pozwoli nam odblokować potencjalnie nową umiejętność. Zobaczymy, co dalej po prostu. No, tak będzie najlepiej, zdecydowanie. Ja się właśnie tutaj będę bawił na razie w zbieranie pająków i światełek. No, dobra. Jak widzicie, jest już nowa sprawa jakaś, poranek i w ogóle. Psst, przywódco. Plotki mówią, że Hegron jest szpiegiem. Wysłany przez wrogi kult, by, nie wiem, pozbyć się twojej wielkiej mocy. Powinieneś iść z nim pogadać i sprawdzić, co oni sami mają do powiedzenia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A i przy okazji, jak jeszcze tutaj jesteś... A, dobra, oni sami będą podlewać. Nie trzeba się tym przejmować, super. Bo to właśnie chciałem sprawdzić. Który to był? On? Witaj, przywódco. Co za cudowny dzień w raju. A, nawet mogę powiedzieć, że wspaniale, wyjątkowo chwalebnie dzisiaj wyglądasz. A, okej, czyli takie zadanko, które w sumie dużo nie zmienia. Cóż, zdecydowanie coś ukrywają. Musisz mi uwierzyć. Przepraszam, liderze. Dobra. A, naprawię jeszcze szybko to, jak mówiłem. Teraz pójdziemy jeszcze na mszę. I z mszy wyruszymy na... W sumie... Jeszcze jedną przygodę? Może? Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Też może... W sumie czemu nie? Możemy wyruszyć. W sumie tak, możemy. Tylko teraz tak. Kultysty czy chwalebnego? Ewentualnie nowa broń? Bane Weapon? A to są nowe... Po prostu... Dobra, kulty, czy ten klon... Fervor to jest taki... Fervor po prostu praworządnego. Czy prawego, tak najlepiej to określić. Okej, no i jeszcze dwójka tutaj. Piękne. Piękne. Dobra. Piękne, tak. Zdecydowanie piękne. I dobra, wiecie co? Pójdźmy jeszcze raz, bo chcę zobaczyć sobie... Co dalej tu się skrywa, a może nawet i pójść teraz gdzie indziej. Przekazuję, tu mamy 6 na 9. Ten trzeba 9, żeby móc wkroczyć. Tutaj 7 do 12. Przy okazji pająki. Czy można je tutaj też łapać? Nie, niestety nie. Smutne to. A tutaj? Czego potrzeba? Nie wiem. Ale pewnie tam będzie dosłownie spotkanie z tym naszym na zakończenie, jak już zwyciężymy ze wszystkimi i tak dalej. O nie, znowu on! Nareszcie! Pozwól nam to zakończyć. Zresztą... Jeszcze to zakończymy. Będę czekał w mojej świątyni. Chodź, doświadcz mej prawdziwej mocy. Okej. Okay. Co to jest? Divine Blast, jakiś L4. Jakiś superpotężna eksplozja, która też zadaje obrażenia. A tutaj mieczyk też na 4. 1-4 zamiast 1-2 to nie jest troszeczkę wielka różnica, ale... Okej, dobra. Lecimy i zobaczmy, do czego nas to doprowadzi. Ponadto oczywiście, że musimy być ostrożni, bo jeśli mamy tego tamtego gościa pokonać, to pewnie to nie będzie już łatwe, byle co. Nie, tamto musimy się spodziewać wielkich trudności. Przynajmniej moim zdaniem. A teraz chodź tutaj, tchórzu. Dobra? Dobra, udało się. Ciekawe mnie, czy w ogóle trzeba będzie z nim walczyć, czy może będzie możliwość, łamany na opcja, żeby nie iść do niego. Moim zdaniem powinna być, ale nie jestem pewien. Tak, czy nie jesteśmy tylko graczami w grze losu i teraz... Okej, klątwy zużywają mniej ferworu. Zdecydowanie tak. Zamiast 3, teraz mam 5. A właśnie zobaczmy, jak to zadziała. A, taka dobra. Malutka eksplozja, czy... Eksplozja w niewielkim obszarze, bardziej powinien powiedzieć, niż malutka. Fajne. Dobra. Dobra, fajne. I mamy lepszą skrzynię, która daje nam... jakiś znowu naszyjnik. Uderzy, będą szybciej...
jak to się nazywa, się poruszać. Sobie teraz też tak zaczął zastanawiać, czy nie powinienem sprawdzić, czy da się to stworzyć jakoś? Może to była tylko recepta? Nawet bardzo możliwe. Trzeba zobaczyć, jak dużo rzeczy. Nie, to są już pełnoprawne przedmioty. To może to trzeba po prostu którymś z nich dać bezpośrednio. Okej, nie wiem, co to za przeciwnik, ale lepiej być ostrożnym. Chociaż może działał podobnie do poprzedniego wroga. Pająki? Które nic mi nie dały? Nie rozumiem. Ale dobra, może nie powinienem rozumieć, tylko się skupić na przeżyciu. Eksplozja, może? Dobra, jeszcze raz. Eksplozja. Raz, tak. Raz, dwa, tak. O, świetnie. Raz. I dobra. Jest. Wiem, że trochę się zacinam, ale świetnie. Nawet nie wiecie, jak przyjemnie się w to gra. Więc no, jeśli ktokolwiek jeszcze to ogląda, a sam... No nie ograł? Statua jagnięcia. Znowu za kamień niestety. Ale ładne, ładne. Polecam każdemu, to jest takie przyjemne, takie uroczo, niepokojące, takie grywalne. A tutaj jest jakiś znaczek, którego też nie znam. Tutaj znowu chyba będzie można kogoś wykupić. Dobra, pójdziemy tutaj, bo tu jest potem walka i niewiadome. Czemu nie? Aha. No, musisz być Hangman, czyli nie jestem, nie wiem, o co chodzi, ale wiesz, tego na koszt firmy. Ciekawe w ogóle, że tak za darmo nam go dał. Okej. Tak, a ten nadal mówi, że lubi kupanie ich kości i tak dalej. Niepokojący gościu. Ale no. Idziemy dalej. Nie przejmujmy się nim. Zobaczmy, jak to się zakończy spotkanie z tym naszym pierwszym gościem. Okej. Eksplozja? Tak. Idealny pomysł z tą eksplozją. Okej. Raz, dwa. I raz, dwa. Trochę monet. Wszystko fajnie. Ale nadal nie ma jakoś takich... Może nie ma czegoś, czym jakichś takich... Powiem wprost, no, kamienia nigdzie nie ma. A to jest jedyna rzecz, której mi teraz brakuje do jakiegokolwiek większego rozwoju. Żeby mieć, powiedzmy, zautomatyzowaną farmę czy coś. Kamienia potrzeba. Ale no nigdzie go niestety nie ma. Więc co ja z tym zrobię, jak nie dają, to nie ma. A u mnie na terenach kultystów się... No skończył. Okej, czyżby? Znowu miał tu wyskoczyć, tak? Twoja obecność zaczyna mnie irytować, małe jagnie. Możesz uważać się za sprytne. Możesz myśleć, że jesteś praworządny w swojej służbie i jemu. Ale nie powinieneś tak ufać spętanemu łańcuchami. Ach, cóż, już za późno na rozmowę. Tak, jak ty nie zasługuję na oświecenie Absolution, czy tam, nie wiem, może oczyszczenie. Ciężko mi to nazwać. Jakie mi słowa, ja je znam, ale brakuje mi teraz, naprawdę. To nie skończy się dobrze dla ciebie. Aha, no i tak, i po prostu zarzucę ci w niespodziankę dodatkowych wrogów. Świetny pomysł po prostu, gro, dzięki. Zamiast mieć wrogów od razu, to jeszcze tak niespodziewanie. Nie, żebym narzekał. Bo to nie jest problem. Jak jestem w transie bojowym, że tak no nazwę, i się skupię, to nawet dobrze wychodzi. Ale nadal, no, muszę się skupić, a nie zawsze mi to wychodzi, w szczególności, że jeszcze dosyć dużo gadam. Dobra. Trochę kości na rytuały, o których zapominam. I możliwość pójścia dalej. Karty, oczywiście klaknelka. Pół serduszka albo odkryj mapę. Pół serduszka. Dzięki. Jak wiecie, wolę inwestować w rzeczy, które bezpośrednio pomagają, niż takie po prostu... Odkrywanie mapy.
Fisherman. Bo wykrywa, który jest Fishermanem, ciekawe. Ej, dzieciaku! Trzymaj oczy z dala od moich ryb. Nie ma ich wystarczająco dla naszych z dwóch. Najlepsze miejsce do łowienia są na ścieżce pielgrzyma. Gdzie to jest? Mówisz, podróż ci pokażę. Chyba nowa mechanika. Jak fajnie. Widzisz? A teraz idź stąd. No, nawet mam zdanko na to. Jej, i co tu mamy? Topór albo pocisk. Wezmę topór. Topór piątka. Oj, tak. Rzeź. Będę powolną rzeź mógł robić. I teraz znak zapytania. Bo nie wiadomo, co tu będzie, więc chcę sprawdzić i... Pokój z tobą, krzyżowcu. Ten Crusader to chyba najłatwiej określić krzyżowiec na polski. Albo uczestniku krucjaty, jak zwał, tak zwał. Ja poszukuję tylko prawdy i światła. Ale może będę w stanie ci pomóc. Mogę zwiększyć lojalność dowolnego... tego... wiernego, którego wybierzesz. Którego w sumie? A, ten może. Jeszcze wyższy poziom, jej! Moja praca... czekaj. Ratał? Czemu tu pisze ratał? To się dziwne, że to też jest ratał. Błąd, czy tak powinno być? Moja praca jest skończona. Ten głupiec będzie za tą podążać w największą ciemność, który nie ma już powrotu. No szczerze, trochę tego naprawdę nie rozumiem. Ale tak, nie będę krytykował, nie będę narzekał. Niech sobie będzie ratał, nawet jeśli to on, tylko udaje, że to nie on, to nie moja sprawa. Patrzcie, trzy obrażenia zamiast to jeden, tam cztery. Wielka różnica. O, chwila, przy okazji kamienie! Nie, no, nie dostaję kamyków. To jest taki ból. Gdybym za co został kamień, to byłbym zbawiony. I nie wiem, czy to jest błąd, czy tak powinno być. Ale jeśli błąd, to... przez ten błąd możliwe, że nie będę w stanie ukończyć rozgrywki nawet, tak bardziej. A jeśli tak miało być, no to... w takim razie kamień jest bardzo cennym surowcem, którego jest... bardzo mało. No i znowu pająki w skrzyni. Wydaje mi się, że te pająki to jest taka oznaka... pecha. Że po prostu nic nie trafiliśmy. O, i w ogóle jak pięknie z tym toporkiem zadającym 3. Widzieliście, jak od razu padli ci tamci... jakby powiedzieć, otrzymałem wrażenie, no nie, już myślałem, że będzie tak fajnie. Ale ogólnie jak tam padli ci właśnie tam... jak to się nazywa? Ci liściowi? Wezmę to, o to mówię. I to właśnie tak mniej więcej to wyglądało za każdym razem na easy, jak się robiło atak. Więc no, widzicie już różnicę sporą, o. Biera się. Jakaś pieczęć się łamie i... chyba będę musiał tam pójść. O, odcinek będzie bardzo długi. To już szczęście. Niektóre rzeczy będzie można stąd wyciąć. Będę musiał chyba nawet pomyśleć o tym, żeby wycinać, więc jeśli będą jakieś rzeczy, które nie mówią większego sensu, czy nie robią większego sensu, jak tak o tym myślicie, to wybaczcie. Prawdopodobnie coś, co uczyniłoby to sensownym, zostało wycięte po prostu na rzecz tego, żeby odcinek nie trwał 50 minut, jak teraz mam na liczniku. Więc no. Ale tak, postaram się jak najmniej mniej wycinać, bo jednak lubię, kiedy wszystko jest dosyć dobrze zrobione i zrozumiałe dla wszystkich, spójne. A teraz tak, wrogowie wyrzucają dwa razy więcej ferworu. Nic lepszego tutaj nie wybierzemy, a to już jest ostatnia prosta do zguby bądź zbawienia. A właśnie, przykład ta skrzynka, czy jak to rozwalę, coś dostanę fajnego? Nope, nic nie dostanę. A szkoda. Ale dobra, idziemy na pierwsze starcie. Naszą mocą upuszczania macek i toporkiem. Oho, dużo jest tutaj
wrogów. Jeśli z tym wszystkim nie walczyć, to będzie to niesprawiedliwe. Ach, męczysz mnie już, małe jagnie. Pora zakończyć tą frywolną maskaradę. Wszyscy tak patrzą, myślą o zielonej koronie. Biegają się, żeby zginąć, a nie, tylko ci w głównym kręgu i... Leszy. Bestia. Ostateczna. Ja nie wiem, czego się spodziewać bardziej po nim, więc muszę być ostrożny, ale macki. Dobra, dobra. Okej, jak na razie wszystko, co robi, jest takie akceptowalne. Dobra, macki. Dobra, raz, dwa. Ostrożnie. Dobra, trafiliśmy, trafiliśmy. I tak raz, może dwa. Teraz ostrożnie. Bo pluje dużo. Okej, 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 okej. I raz, i dwa, i trzy może nawet. Wow, wyjątkowo się udało. Dobra, dobra. I macki. I raz, i dwa. I macki. I raz, i dwa. I macki. Tak? Oj, nie, 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 nie. Na to sobie nie pozwolę, żeby tak ginąć. Okej, skoczył, więc trzeba być ostrożnym. Bardzo. Pewnie tam, gdzie spadnie, jeszcze będzie fala uderzeniowa jakaś. Nie? Nie ma? Okej, to powiem szczerze, że to jest ciekawe. Okej, macki, bo czemu nie? Jest tutaj dużo ferworu. A sam też mam... No, możliwość puszczania macek, to będę puszczał macki. Okej, spada, więc macki. Może? Nie, nie trafiłem żadną macką. Macki, macki, macki. I widzę, że te macki są dobre do trafienia wielu, ale nie są aż takie mocne jak to, co miałem wcześniej, więc... Chyba jednak macki są gorsze od tego, co było przed chwilą. Okej. Okej. Chociaż może są lepsze, ciężko mi stwierdzić, no mają mi piątkę. Macki. Okej. Ugryz mnie. Ugryz mnie. Bo byłem nieostrożny. Pluję, więc tak, raz, dwa. I macki. I wykończymy gościa. Tyle emocji u mnie. Ale udało się, pokonałem go i... Bałem się, bo widziałem jakieś serce, ale... To są serca heretyków. Okej. Czyli te serca... Nadal trochę niepokojące, ale... Dobra, przynajmniej rozumiem, że jest to oznaka potęgi naszej. Ale tak, wzięłeś bijące serce heretyka. Czerwona korona może karmić się tym sercem, by odblokować nowe umiejętności korony. Odwiedź ołtarz w swojej świątyni, by uwolnić pełną moc czerwonej korony. I coś jeszcze tutaj... Okej. Pękła jakaś pieczęć, coś jeszcze. Ale zanim to jeszcze bierzemy tej nagrody i... trafeum z Leszego. Bardzo drogie do stworzenia, bo są takie rzeczy, których nawet nie potrafię zrobić, ale tak ważne, że mamy. Jej. Mam tylko nadzieję, że to nie koniec z tego wszystkiego, a i nowa ścieżka. Nowa ścieżka. Okej. Powiecie, jeśli to tyle, to strasznie dużo rzeczy z Darkwooda jeszcze nie mam dostępnych. Ale tak, może jakimś cudem to będzie jeszcze coś, może się jakoś uda. Pokonano biskupa plus 20% nowych przedmiotów. Aha, Leszy padł przed tobą jak ziarenko piasku przed falą upływową. Nic więcej nie masz do powiedzenia, naprawdę, gościu? Czym jest pasterz bez swego stada? I świętują to, że mamy serce. Nie, to jest trochę nawet bardzo niepokojące, ale... Ale tak... Zadowoleni. Jednocześnie głodni, więc zanim coś dalej, to...
gotujemy im mnóstwo żywności i na tym będziemy też kończyć. Nie bezpośrednio wiecie na tym, że ugotujemy im to jedzenie, tylko raczej na tym, że zindoktrynujemy nowego i zbudujemy mu łóżko. A co dalej, to się przekonamy za chwilę. W sumie za chwilę, w następnym odcinku. Tak lepiej. Mhm. Tutaj łóżeczko dla niego będzie. Nie ten przycisk. Lama. Dobra, to może znak, że tutaj powinien spać. A, przepraszam, tutaj. Tak. Nadal niestety to jest tylko śpiwór. No, znowu to samo zrobiłem. Nie. Nie wierzę po prostu. Ale tak. Bierzemy szybko, indoktrynujemy go, odblokowujemy jakieś nowe coś i tak, i potem zobaczymy. O nie, pochorowali się chyba. Niedobrze. Ej, niedobrze, nawet bardzo niedobrze. Ale tak, indoktrynacja. Mhm. I co to jest? O, jak zachoruje, to nie jest najlepsze. A i tak go akceptujemy. Drewnej monety? Co? Z jakiej racji? Nie wiem. Ale i tak idź tutaj nawet mnie czcić czy coś. Wiesz, to i tak najlepsze, co możesz nawet sobie zrobić. A ja wezmę coś tu i... Mhm. Pomyślmy, co właśnie chcemy odblokować. Piętrośnie to już powoli kończąc na dzisiaj. I... Czy to jest coś, myślę? Tak! Kamienna opalnia. Odlokowując to, kończymy odcinka powoli. I jak mówię, resztę odkryjemy już kiedy indziej, chociaż szybko tylko zobaczę, jakie są rzeczy potrzebne do zbudowania. 10 kamienia. Ta gra mi dobija. Ale tak, może dam radę. Ja póki co nie będę tu właśnie dużo marudził. Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i... Wspólnymi siłami z tą trójką górników kopię tutaj to wszystko. A co dalej? Przekonamy się w kolejnym epizodzie, jak już mówiłem, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.